Poranek Radia to KFM. Pan profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych jest gościem tej części poranka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przyjedzie do Polski. Wprawdzie wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy, ale czy my mamy jakieś. Też własny plan związany z pobytem prezydenta Obamy. Z pewnością od momentu, kiedy takie zaproszenie pojawiło, a zaproszenie pojawiło się w grudniu w ubiegłym roku i było pomyślane jako kontynuacja dobrej rozmowy, którą prezydenci mieli na początku grudnia, w czasie pierwszego dłuższego spotkania obu prezydentów, i właściwie ten szczyt środkowoeuropejskim okazał się. Tak wyrażę wabikiem, czymś dodatkowym, co miało zachęcić prezydenta Obamę do złożenia wizyty w Warszawie, w tej części Europy, ale przede wszystkim taka była intencja kontynuować rozmowę obu prezydentów, która dotyczyła zarówno kwestii dwustronnych, jak i ważnych zagadnień międzynarodowych w tej części świata, ale nie tylko w tej części świata, także myślę, będzie, będzie rozmowa... Będzie dotyczyć także tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili w świecie arabskim, w północnej Afryce. Tutaj prezydent Komorowski ma, powiedziałbym, takie bardzo aktywne zdanie. W co to znaczy sprawach. aktywne zdanie? Znaczy, jest jest, jest nieźle zorientowany w tym, co tam się dzieje, z bardzo różnych powodów. Na bieżąco stara się maksymalnie dużo szerokiej informacji uzyskać, nie tylko, powiedziałbym, tak z mediów, od ekspertów dyplomatycznych, ale także zasięga rady, wiedzy, informacji od. Arabistów naszych, których gościł siebie w pałacu. Także yy, chcę wiedzieć, chcę przede wszystkim zobaczyć, na ile my, na ile świat zachodni czy Europa, zwłaszcza takie kraje jak Polska, które mają pewne doświadczenie przejścia od systemu totalitarnego czy autorytarnego do demokracji, do modernizacji, do otwarcia się na świat, na gospodarkę yy, 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 światową, rynkową, na ile my możemy być przydatni. Bo, oczywiście, jedną rzeczą jest zapewnić w miarę. Yy, yy, Powiedziałbym, w miarę bezpieczne przejście w sensie yy, ograniczania towarzyszących temu jakiejś turbulencji, zamieszek, użycia siły. A drugą sprawą jest wyprowadzenie tych krajów y, na taką stabilną drogę rozwoju. I to jest, jak powiem, bardziej długofalowe. Prezydent komorowski Panie jest prof profesorze, ale ciągle trwa dyskusja nad polską decyzją w sprawie, w sprawie Libii. Tak jak nawet jeżeli jak przeglądałem dzisiejsze gazety, to pojawia się sporo głosów, że to był jednak błąd, że nie yy, zdecydowaliśmy się choćby nie wiem, na wysłanie tych samolotów, a w 16 na bardziej czynny udział yy, w tej ekspedycji libijskiej zamknięcie niebatnictwo. Ja nie nieba nad Libią. dlatego, że. Problemem w tej chwili, jeżeli chodzi o operację libijską, wcale nie jest dosyłanie większej liczby samolotów czy jakiegokolwiek sprzętu wojskowego. Dlatego, że to nie czynnik militarny jest w tej chwili problemem. Zachód, Ameryka, Francja ma wystarczającą e, wiele uzbrojenia pojedynczym mocarstwo. ma... No słyszę, ma... że zaczynają zaczyna brakować. Nie, nie, nie. To brak jak i myślałem... amunicji od wczoraj. Ach, tyle ze... odpalali z, taką, z takim entuzjazmem. <laughs> tak. Nie, ale nie problem militarny jest problemem kryzysu libijskiego. Znaczy nie to, że my nie mamy czym tam interweniować, bo dostawolotów to mamy aż nadto. Także, czy, czy okrętów, które możemy tam posłać. Problem leży w, w konieczności znalezienia rozwiązania politycznego. O tym przecież mówi rezolucja Rady Bezpieczeństwa. My i tak w tej chwili, powiedziałbym, to nie jest tylko moja opinia, ale dość powszechna, nadużywamy siły, wychodzimy poza, mówię, stronę mandat to toż, Poza mandat Rady Bezpieczeństwa. Natomiast mm -hmm. zupełnie nie został uruchomiony czynnik negocjacji politycznych, o których mówi się w tej rezolucji, do którego został zobowiązany Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych. No bo tam nie dopiero bardzo... rząd się wyłania. No rząd, to są ci sami ludzie. No ci tak. sami ludzie, którzy zostali troszkę pośpiesznie uznani za reprezentację całego narodu libińskiego, co okazało się bez pokrycia i w tej chwili się coraz częściej o tym mówi w krajach zachodnich, nawet takich jak Francja, która była pierwsza, ponieważ ci rebelianci jak się okazuje nie są zdolni do podjęcia ofensywy, do czego o czym sądzono, że jeżeli my ich wesprzemy bombardowaniami Libii, potencjału militarnego Kaddafiego, to oni ruszą do przodu, oni okazują się zupełnie do tego niezdolni, a ponadto jak się okazuje, co się teraz już głośno o czym mówi, oni zupełnie nie reprezentują większości narodu libijskiego, jeżeli można mówić o narodzie libijskim, ale no, społeczeństwa libijskiego. Tak. Także mm -hmm. tutaj tak zostały podnione y, błędy diagnozy na samym wstępie. Mamy do czynienia z, z operacją, która jest co no najmniej pierwszy dziwna raz w kategorii. Nie wyciągamy wniosków, nie uczymy się. Ja muszę powiedzieć, jak zobaczyłem to, co się dzieje od kilku dni, pomyślałem sobie, no my jesteśmy mało inteligentni, nie potrafimy wyciągać wniosków y, z y, przeszłych y, sytuacji tego rodzaju. Trzeba powiedzieć również, że sama rezolucja Rady Bezpieczeństwa jest dosyć niefortunnie skonstruowana. Wewnętrznie właściwie sprzeczna, ponieważ z jednej strony mówi o konieczności utrzymania integralności terytorialnej Libii, natomiast ta operacja, która jest prowadzona, do której ta rezolucja da przyzwolenie, prowadzi do względnie trwałego podziału właściwie Libii. Z jednej strony mówi się o konieczności poszukiwania rozwiązania politycznego. Do tego się że tak powiem, zobowiązuje sekretarz generalnego ONZ. Z drugiej strony daje się właściwie niemal nieograniczony mandat dyskusyjny. Jeżeli chodzi o stosowanie siły, przynajmniej tak twierdzą interwenci, czyli jak się okazuje również no nie ma dowództwa, ani politycznego, ani wojskowego. No I I w, tej sytuacji, w tej sytuacji te głosy, które ja w Polsce słyszę, one po prostu grzeszą brakiem rozpoznania sytuacji. Grzeszą taką naiwnością, takim wishful thinking, które w takich sytuacjach, nie może mieć miejsca, nie powinno mieć miejsca. Ale wróćmy jeszcze w takim razie do tej wizyty prezydenta, prezydenta Obamy, bo Pan powiedział, że mamy też pewne dwustronne sprawy. Tak, bo to będzie podwójna wizyta, to tak. znaczy to będzie wizyta, która będzie przede wszystkim wizytą w Polsce, a przy okazji ona jest dwudniowa, przy okazji. Prezydent Obama będzie chciał, miał okazję wysłać sygnał do pozostałych przywódców, będzie ich w sumie około 20, że Europa Środkowa znaczy w polityce amerykańskiej, że ona ma swoje miejsce w tym całym bloku czy systemie państw zachodnich. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dwustronne, one dotyczą zarówno kwestii bezpieczeństwa, one dotyczą spraw gospodarczych, one dotyczą spraw kontaktu międzyludzkich czy kontaktów między społecznych, one wreszcie także dotyczą wspólnego podejścia Świata zachodniego, Europy, Ameryki, także do y, w, w Europy Wschodniej, która w dalszym ciągu jest pewnym wyzwaniem, pewnym problemem dla, dla Zachodu, dla Europy, jak y, w, 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 wciągać niejako Rosję w system zachodni i jak, jak, jaką politykę prowadzić wobec Ukrainy. To są, duże, to są duże kwestie, które w tej chwili zostały przesłonięte dramatem w Japonii, dramatem libijskim. Za chwilę mamy sytuację w kości Słoniowej, która być może także wywoła jakąś reakcję międzynarodową i wtedy troszeczkę tracimy powiedziałbym uwagę dla tych spraw, które są bliżej nas, które są stale ważne. Panie profesorze, pod ostatniej debacie na temat polityki zagranicznej w Sejmie na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński powiedział, że na wszystkich kierunkach polska polityka zagraniczna ponosi klęskę, na kierunku amerykańskim też. No tak, ale to dlatego powiedział, że, że, że nie brał udziału w tej debacie. Bo on, jak wiemy, nawet nie wszedł na, na salę. Nie było go na sali. urządził konferencję prasową w, w trakcie no, ale trwania... ale obserwuje, jakie są, są relacje i z no tego tak, ale gdyby, gdyby, wnioski. Ja podejrzewam, że gdyby jednak jak powiem, podjął to ryzyko i, 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 i wysłuchał ekspozę ministra spraw zagranicznych, to wtedy może czegoś by się na temat polskiej polityki zagranicznej. Bo problem jest w tym, no, żeby mieć kontakt z rzeczywistością, znaczy z realną sytuacją, z tym, co się dzieje naprawdę, a nie z własnymi obrażeniami, które pojawiają się dlatego, że się, że się nie kieruje państwem, czy tym działem polityki zagranicznej. Wiemy, jak wyglądała polityka zagraniczna czasów rządu PiS. Nie będę przez litość do tego wracał. Natomiast dobrze byłoby wiedzieć, o co konkretnie miałoby chodzić w stosunkach polsko-amerykańskich, które, na pani przywołała jako element krytyki, jako przedmiot krytyki bezwzględnickiego. Znaczy, bez, ja rozumiem, że to jest ciągle, ciągle tęsknota za, za i, i no za tak, tym ale, takim ale, marzeniem no, oparcia się no, na Stanach no, Zjednoczonych. No, no tak, no to trzeba byłoby, żeby po pierwsze, żeby, żeby Amerykanie chcieli kontynuować ten nonsensowy projekt, projekt, do którego z takim entuzjazmem rząd PiS się włączyła, który Ameryka porzuciła, ponieważ on był całkowicie nieprzydatny nie, nie ani Polsce, ani, ani Ameryce, ani bezpieczeństwu międzynarodowemu. W tej chwili mamy dobry projekt, dostosowany do bezpieczeństwa Polski i świata zachodniego, który jest stopniowo realizowany, a więc ja nic tutaj, żadnego powodu do lamentu. Bogu dzięki nie musimy u boku Ameryki nad, napadać na żaden inny kraj. Ja, ja wiem, że PiS był bardzo że tak powiem, szczęśliwy, kiedy mógł udawać, idąc razem ze słoniem przez most, mówić, że popatrz, jak się ten most pod nami trzęsie, prawda, jak tym ważni jesteśmy. No to jednak to nie jest tak. No, on, obecny rząd prowadzi politykę bardzo odpowiedzialną, bardzo roztropną, bardzo rozsądną, przede wszystkim bardzo realistyczną. Ja się bardzo cieszę, że my nareszcie, w naszej polityce zagranicznej, mamy ten pierwiastek realizmu, którego nam często brakowało. Na co polska Brak m, takiego realizmu. Polska polityka zagraniczna, czy polskie myślenie o polityce zagranicznej, w sprawach e, tak powiem, cierpiały czy chorowały tak powiem, przez dziesięciolecia. I właściwie mamy taką, powiedziałbym, nawet jeżeli chodzi o tę dawkę realizmu, dla mnie może nawet <laughs> zbyt wielką, takie anglosaskie podejście. A więc bardzo takie rzetelne, takie, powiedziałbym, do końca realistyczne, chłodne, e, skoncentrowane na, 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 na naszych interesach, a nie na jakichś podejmowaniu jakichś wizji, które mają, są całkowicie nierealistyczne i oderwane od, od naszych potrzeb. Jeszcze wracając na moment do nie, Libii. Polska zadeklarowała polityczne poparcie dla y, tego zamykania powiedzmy nieba nad, nad Libią. Umownie, w tak, a No i tak. jednocześnie zadeklarowała pomoc humanitarną, to kiedy do takiej pomocy można będzie przystąpić? O no, tyle, ile będzie trzeba. No, to jest ten problem, z który którym mamy do czynienia od samego początku. Nie ma dowództwa ani wojskowego, ani politycznego. Nie są znane cele, ani wojskowe, ani politycznej tej operacji. No to to jest naprawdę to są poważne wady. Myślę, że ta operacja przejdzie do podręczników jako przykład czegoś bardzo nieudanego, przynajmniej jeżeli chodzi o początkowe dni, czegoś, co się nie powinno było zdać. Się. i my jesteśmy dosyć, powiedzmy sobie, nie, te, mówię, nie tylko w Polsce, ale ja czytam pracę, pani także przeczyta pracę światową, zmieszani tym, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o m, przystąpienie Polski, to wtedy, kiedy będą inni przystępować właśnie do tej fazy operacji. E, Polska nie musiała wysyłać samolotów nad Libijskie Niebo, dlatego, że tych samolotów jest i tak za dużo. One by się tam, podejrzewam, że nad nie tym i nie prowadzą do niczego. Mm -hmm. nie, nie, nie użycie siły w tej chwili z problemem, tylko e, wykonanie rezolucji e, i powiedziałbym, rozwiązania politycznego. Natomiast Polska w każdej chwili może przystąpić do tej fazy operacji, która jest przewidziana w rezolucji Rady Bezpieczeństwa, włącznie z pomocą humanitarną, która nie wiem na ile będzie potrzebna, bo przecież ci uchodźcy tak naprawdę, im trzeba będzie pomóc w tym okresie przejścia, powrotu do ich kraju, bo ci uchodźcy to są przede wszystkim przecież pracownicy najemni. Libia była wielkim pracodawcą, około miliona pracowników zewnętrznych, robotników z innych krajów arabskich, nie tylko. I oni w tej chwili się ewakuują, ponieważ normalnie tracą pracę. Także problem pomocy humanitarnych, to też nie jest taka, powiedziałbym, sprawa o jakiejś standardowo myśli i my już wzywamy, wołamy, bo nas serduszko boli. Troszkę więcej realizmu, troszkę więcej znajomości rzeczy. Zaapelował pan profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych. Dziękuję panie profesorze. 7.41 zapraszam na informację.